Hej moi kochani, ja jestem Merlin i witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj konkretnie zajmiemy się modtem serwera. To znaczy, mamy tutaj jakiś serwer, na przykład tutaj mamy akurat ten waniliowy, ale dodajmy sobie Hypixela i widzimy tutaj mamy message of the day, czyli to motto, czyli wiadomość dnia. I taką wiadomość możemy sobie ustawić. Normalnie ona nie jest kolorowa tak jak tutaj, ale dzisiaj zajmiemy się tym, jak zrobić taką wiadomość kolorową. A więc na początku musimy wiedzieć, czym są, że tak powiem, kody formatowania kolorów w Minecrafcie. Ja sobie przygotowałem taki artykuł na Magic Team. Oczywiście linki są wszystkie w opisie jak zwykle, ale generalnie o co chodzi. A więc te kody formatowania, które tutaj zapisałem, są wykorzystywane do zmieniania kolorów tekstu lub jego formatowania, na przykład w książce Minecraftowej, bądź na przykład w tym modcie, czyli w tej wiadomości dnia, bądź na czacie, bądź kolory przedmiotów i tak dalej. A więc tak, generalnie nas tutaj z całego tego artykułu będą interesować tylko i wyłącznie kolory te z backslashem, czyli jakby to powiedzieć ukośnik w drugą stronę, w tył i po prostu potem nazwa koloru. I sobie możemy przeczytać właśnie wszystkie kolory, które są oraz różne wersje formatowania, takie jak pogrubienie, kursywa, czyli to jest tak jakby po skosie pisane, podkreślenie, przekreślenie, matrix. Matrix to jest wytłumaczone, że to jest po prostu losowe zmienianie się znaków. Mamy też reset i nową linijkę. I tutaj mamy też lekko opisane, jak się tego używa i kiedy. Ja wam generalnie powiem tak, że tych kolorów będziemy używać zawsze tego w każdym naszym serwerze, to znaczy w vanili, czyli waniliowym zwykłym serwerze Minecraft bez modyfikacji i bez pluginów. Jeżeli będziemy mieć serwer na spigocie bądź bakicie, też będziemy tego używać formatowania, czy tam paper, czy tam któryś z forków, czyli to jakby kopia tego, czyli jak mamy craft bucket, mamy spigot, mamy paper, to będziemy tego używać. Ale jeżeli będziemy mieć serwery Minecraft, na które zarządza nimi Bungee Cord albo Waterfall, wtedy będziemy musieli używać właśnie tego paragrafu i to tutaj jest opisane poniżej. Właśnie paragraf i tutaj też mamy wymienione te elementy, ale powiem wam w innym odcinku generalnie o Bungee Cordzie jeszcze więcej. Ale na razie zajmiemy się tymi kolorami. A więc co będziemy chcieli, że tak powiem, utworzyć? Będziemy chcieli utworzyć napis na serwerze po prostu kocham Marcina. Bo dlaczego nie? A więc co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować generalnie serwer Minecraft. Ja sobie tutaj skorzystam z serwera Minecraft 1.16.4 i taki sobie stworzyłem. I tutaj mamy plik server.properties i jego sobie możemy albo po prostu otworzyć zwykłym notatnikiem, albo Visual Studio, albo Sublime Textem i tak dalej. Ja sobie tutaj użyję zwykłego notatnika. Jeżeli nie będziecie mogli tego otworzyć, można zawsze kliknąć prawym i tu będzie otwórz za pomocą opcja i wtedy sobie wybrać program z listy. Nas tutaj interesuje, zjeżdżamy gdzieś tam na sam dół i tutaj widzimy, mamy mod do naszego serwera już w formacie, jaki chciałbym mieć, ale generalnie to jest tak, że tutaj będzie mieć informacja coś tam Minecraft Server czy coś takiego. I to będzie się tutaj wyświetlało. Generalnie jeżeli uruchomimy serwer, musimy to zapisać klikając albo plik zapisz, albo Ctrl S. Ja sobie będę klikał Ctrl S. Więc pamiętajcie, jeżeli będę mówił, że zapisuję, to znaczy, że klikam Ctrl S. Wy możecie albo klikać na klawiaturze Ctrl S, albo plik zapisz. Ale jak sobie teraz tutaj zapisałem, to w momencie uruchomienia serwera zobaczymy, czy tam zobaczycie, że po prostu będzie tutaj ten napis A Minecraft Server się wyświetla. Musimy tylko poczekać, aż się świat nam wyrenderuje, załaduje. I widzimy, mamy tutaj pięknie tutaj jest. W ogóle jeżeli nie wiecie, jak zrobić ikonę serwera, to tego kliperka, co tutaj miałem przed chwilką, tego kliperka, to możecie zobaczyć poprzedni odcinek, w którym właśnie to omówiłem. Tylko coś się tutaj zbugował nam, bo nie chcę wyświetlić twarzy klipera, ale to nic. Ale właśnie mamy Minecraft Server. I teraz fajnie by było, gdybyśmy zmienili ten napis. Więc na początku zamkniemy sobie po prostu serwer i zmienimy napis tak, jak tam było powiedziane w tym przykładzie. Tutaj kocham Marcina. Sobie w tym przypadku ten tekst kopiuję, po prostu zaznaczając, klikając kopiuj i wklejając tutaj, nie tutaj, w server properties, albo klikamy, zaznaczamy to motto i klikamy prawym i dajemy wklej, albo zaznaczamy i dajemy Ctrl V. Wyjdzie na to samo. I teraz, jeżeli byśmy to zapisali, wtedy tekst będzie po prostu kocha Marcina zamiast tego Minecraft Server. Ale chcielibyśmy, żeby ten tekst
był, tak jak tutaj napisane jest, koloru czerwonego. Więc lecimy do tej listy u góry i szukamy, gdzie jest kolor czerwony. Więc tutaj jest kolor czerwony. I sobie kopiujemy to właśnie, gdzie jest ten backslash, czyli Ctrl-C albo prawym kopiuj. Przechodzimy tutaj i na początku, bo to działa generalnie tak. Na początku możemy sobie to wyobrazić jako po prostu to jest nasz tekst i interpretujemy to w taki sposób. Wyświetl tekst kocha Marcina. Bez żadnej stylistyki, tak jak jest normalnie w Minecrafcie na czarno. Dobrze mówię? Na czarno? No tak, lekko szaro. A, my chcemy go na czerwono, czyli na początku musimy wkleić sobie to, co skopiowaliśmy, czyli Ctrl-V albo prawym wklej. I to oznacza tyle. Po prostu tutaj mamy, że tak powiem, zmień kolor na czerwony i potem wyświetl ten tekst. I każdy tekst dalej też będzie koloru czerwonego. Potem możemy na przykład zrobić zmień kolor na zielony i wtedy tutaj będzie zmień kolor na czerwony, wyświetla nam ten tekst, zmień kolor na zielony, wyświetla inny tekst i tak dalej, i tak dalej. I w taki sposób możemy robić tego typu rzeczy. Ok, a więc zapisujemy, czyli Ctrl-S i teraz uruchamiamy serwer, czyli start.bat. To jest akurat serwer na Vanilli, jednakże Spigot, Bucket i tak dalej też będzie działał dokładnie w taki sam sposób, jak teraz to przedstawiam. Dobrze, serwer się załadował, dajmy refresh i widzimy, mamy napis na czerwono, kocham Marcina. Teraz generalnie chcielibyśmy dodać kolejne formatowanie. Chcielibyśmy, aby literka, aby na przykład Marcina było wyświetlone na pogrubione było, tak? No to musimy, tak jak znowu idziemy analogicznie rzecz biorąc, bierzemy, mówimy, zmień kolor na czerwony, i teraz wyświetlamy to na całe. Więc musimy sobie znaleźć, gdzie jest generalnie pogrubienie. Pogrubienie jest tutaj. I sobie to kopiujemy. Ctrl-C. I teraz w tym pliku tak. Wyświetliliśmy na czerwono, całe to na czerwono. Ale w tym miejscu chcielibyśmy, aby było to wyświetlone na jeszcze z pogrubieniem. Więc sobie dajemy pogrubienie, zapisujemy i uruchamiamy od nowa nasz serwer. OK. I teraz jak sobie odświeżymy, zobaczymy, że mamy wyświetlone na pogrubione. Problem. Wykrzyknik jest też pogrubiony, a nie chcielibyśmy, żeby był pogrubiony. I co w tej sytuacji możemy zrobić? W tej sytuacji najlepiej wziąć i zrobić, właśnie użyć funkcji reset. Czyli sobie skopiujemy tutaj reset, tak samo Ctrl-C i co robimy? Wyświetlamy na czerwono, następnie to wyświetlamy pogrubiono, następnie musimy po tym zresetować, czyli resetujemy, że tak powiem, tutaj ustawienia i teraz będzie znowu to wyświetlone na ten lekki szary kolor, ten wykrzyknik. Ale chcemy, żeby był on czerwony, więc kopiujemy sobie tutaj style z czerwonego koloru i to powinno być na tyle. Jest to strasznie brzydkie, wiem, ale generalnie mogę wam dać taki tip, że sobie możecie w na przykład WordPadzie utworzyć dokładnie coś takiego samego, taki sam plik i po prostu jakby zasymulować, jakie kolory będzie to wyświetlało. Na przykład otwórzmy sobie WordPad albo Word, nie ma to znaczenia. I sobie tutaj powiększmy to, napiszemy kocham. Albo sobie, słuchajcie, skopiujmy to najlepiej, to co tutaj było. To jest tylko taki tip, nie musicie tego wykonywać, jeżeli nie chcecie. I teraz mamy kocham. I to sobie możemy dać, ja najwyżej na czerwono. Tutaj Marcina też damy sobie na czerwono, dodatkowo pogrubimy. I tutaj mamy wykrzyknik, gdzie on jest? Tu. I wykrzyknik tylko na czerwono. I w taki oto sposób jest to dość przejrzyste i możemy sobie po prostu to zapisać, a w momencie, jeżeli byśmy to chcieli skopiować, wkleić tutaj, to wklei się to bez tego czerwonego koloru. I polecam wam coś takiego zrobić, jeżeli chcecie sobie tworzyć modta na szybko tutaj właśnie w takim pliku tekstowym. Ewentualnie możecie skorzystać ze strony internetowej, którą wam zaraz pokażę. Takiej oto stronki, którą oczywiście link znajdziecie w opisie. I tutaj sobie też napiszę kocham Marcina, wykrzyknik. I tutaj normalnie możemy sobie zaznaczyć, co chcemy mieć. Wybieramy kolor czerwony, to chcemy mieć pogrubione. I teraz preview the motto, tak to będzie wyglądało. Create the motto, stwórz motto. I to jest dokładnie to, co sobie stworzyliśmy przed chwilą w tym oto pliku tekstowym. Więc albo możemy to w taki sposób robić za pomocą tej strony, albo za pomocą właśnie, albo ręcznie. Więc obydwie rzeczy są spoko. Link oczywiście do strony znajdziecie w opisie. Na tej stronie nie trzeba zakładać konta. Jest tutaj, widzimy jeszcze innych tutaj rzeczy, o których też wam kiedyś powiem. Zaraz ja sobie tą stronę zamknę i pokażę wam, że
faktycznie to, co tutaj napisaliśmy, działa. Odświeżamy i widzimy, wykrzyknik nie jest już pogrubiony. I to jest spoko sprawa. Tak możemy generalnie robić mnóstwo rzeczy. Teraz chciałbym jeszcze sobie dodać efekt Matrixa, ale w nowej linijce. Więc jak pamiętamy, nowa linijka według skryptu to jest backslash n. Czyli sobie zróbmy backslash n. I teraz jakby przeskakujemy stąd, tutaj. I teraz tu zaczynamy pisać w nowej linijce. I tu sobie napiszemy na kolor na przykład zielony. Jasnozielony? Czy mamy jasnozielony? Nie mamy jasnozielonego, ale chyba zielony to jest po prostu jasnozielony. Więc sobie skopiujmy tutaj formatowanie jasnozielone. I je wklejmy. I teraz sobie Matrixa też skopiujmy. Czyli to. Ctrl-C, Ctrl-V i teraz musimy zrobić kilka znaków, które będą, że tym powiem, Matrixa, więc stwórzmy sobie imię na przykład, albo Merlin, zapiszmy, teraz zamknijmy serwer, uruchomimy go jeszcze raz, tak jak mówię, link do artykułu będzie oczywiście w opisie, będzie on jak najbardziej aktualizowany i zobaczymy sobie, co teraz się stanie na serwerze i teraz widzimy, mamy tutaj, kocham Marcina, tak było, nowa linijka nam przeskoczyła i tutaj mamy efekt Matrixa jako 5 znaków, ponieważ Merlin ma 5 znaków, 6 znaków, przepraszam. 6 znaków tutaj musi być, bo i jest malutkie i właśnie tak to wygląda ten Matrix, wygląda to dość fajnie. Możemy to zmieniać i możemy to dowolnie modyfikować. Ja Wam, słuchajcie, dziękuję za uwagę. W kolejnym odcinku postaram się Wam pokazać, jak użyć tego formatowania do stworzenia kolorowych nazw światów, tak? Tutaj mam, widzicie, kolorową nazwę świata. Ogólnie tą nazwę tutaj jako w edit też możemy zrobić kolorową. Też Wam pokażę w przyszłym odcinku. A w tym odcinku mam nadzieję, że to, czego się nauczyliście, pomoże Wam i rozwinie Waszą kreatywność w tworzeniu ciekawych nazw Waszych serwerów Minecraft. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jestem Merlin, zostawcie subskrypcję oraz nie zapomnijcie o kciuku w górę. Zachęcam Was do założenia darmowego konta Magic Team, które oczywiście linki są w opisie. Tam też jest w sumie ten artykuł, gdzie jest właśnie napisane ta lista wszystkich opcji formatowania razem z kolorami. Więc ja Wam dziękuję za uwagę jeszcze raz. Jeszcze Was zapraszam gorąco na mój kanał z grami. Też link w opisie oraz do kanału z vlogami, gdzie możecie mnie lepiej poznać. Ja Wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!